Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części materiału dotyczącego gry Syndicate. Jestem Sinbad z bloga giganet.pl. Rozpoczynamy w miejscu, którym ostatnio skończyliśmy, czyli musimy teraz między drugą a trzecią misją przeprowadzić trening wirtualny. Zobaczymy, jaką nową umiejętność dzisiaj zyskamy. Zobaczmy. I hakujemy znowu. Oj. Jakiś taki inny rodzaj samobójstwa, czy dobrze to widzę? Aha, czyli nie samobójstwo, tylko taki rodzaj uszkodzenia broni naszym wrogom. No dość ciekawe. A to? Co to jest? I teraz będziemy musieli kombinować z naszą nową umiejętnością. Nie udało się. Musimy powtórzyć. Ojej, szkoda, że jeszcze raz. Ale dobrze, od tego momentu, gdzie ostatnio skończyliśmy. I tak. Została mi zwrócona uwaga na to, że mówię bardzo dużo ojojoj i nazywam przeciwników panem, no ale no, pomyślałem sobie, że nie będę tego zmieniał, bo po prostu zwyczajnie przeklinanie i inne tego rodzaju wyzwiska na nic nie, nikomu nic niewinne postacie z gry, no nie ma sensu absolutnie. No, zobaczymy, na pewno będę musiał postarać się jakoś lepiej zadbać o jakość tych filmów, które będziemy tutaj emitować na naszym kanale. Ona z czasem będzie na pewno wzrastać ta jakość, mogę wam to obiecać. Jakie mamy plany? No niedługo będziemy starać się nagrać jakiś materiał z kolejnej wspólnej gry. Ostatnio mieliśmy okazję zagrać w BT Tribes. Ten materiał, no umówmy się, jest taki bardzo, bardzo luźny, bardzo no, merytorycznie nieciekawy. Jesteśmy grupą znajomych, którzy nie przejmują się raczej konwenansami i... Oj, co musimy tu zrobić? A, będziemy musieli skakać. Nie udało się. Nie lubię takich sekwencji zręcznościowych w grach, które są tak de facto strzelankami. Ale wracając do naszych materiałów. Damy pierwszą część jako oficjalny Let's Play, którakolwiek ta część będzie, a pozostałe części z tego gameplaya, no powiedzmy, że one będą gdzieś tam ujęte w playliście, której będziecie mieć dostęp. Będziecie mogli sobie zobaczyć, jak wygląda gra, jak się gra, jakie są nasze wrażenia. Ale tak jak mówię, to wszystko bardzo niezobowiązujące. Nasze materiały z całą pewnością będą coraz lepsze, wyższej jakości. Tutaj. Chyba nie tutaj. Może tam. Winda. Aha. Ciekawe. Właśnie, no, w tej grze to jest bardzo fajne, prawda, że dzięki takim rozwiązaniom, hakowaniem oddalonych od ciebie przedmiotów, postaci i tak dalej, mamy możliwość dostać się gdzie no,
Nie przyszłoby nam to do głowy nawet. No tutaj powiem wam, że się zgubiłem troszeczkę. Tutaj nie zejdę, nawet pomimo kucnięcia. Ta wina jednak... No ta wjedzie jeszcze wyżej. Okej. I jesteśmy. Znakomicie. Przebijamy się przez szyb. I jesteśmy w... O, jakieś... Włączamy sobie. A, on teraz zjechał tak jak my. Tak jak my to zrobiliśmy. Tutaj jest kolejny gość, przeciwnik. Bardzo podobna ta gra jest w moim odczuciu do Deus Exa. Pod względem wizualnym, prawda? Te pomarańcze, te wszystkie rozmycia. Takie... Aha, teraz będziemy musieli schodzić piętro po piętrze. Takie mało jakieś. Zginąłem. Mało jakieś takie innowacyjne. To, co na pewno zasługuje na uwagę, to tryb kooperacji w tej grze. Miałem okazję w niego pograć. Na pewno jakiś materiał się nagra z tego. Powiem szczerze, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co twórcy przygotowali. Tryb jest bardzo wymagający, trudny, ciekawy przez to, że no szczególnie dla osób, które grały tą pierwszą część jeszcze z czasów Amigi, bo mapy, które... Mapy, które się pojawiają w trybie kooperacji w tej nowej grze, tej nowej wersji, są jakby przeniesione z tej pierwszej, pecetowej, amigowej. No, taki smaczek dla miłośników syndykatu. Dostał? Wątpię. Sprytnie się chowa. No, mamy tylko 21 pocisków, ale to już skubaniec. Schowa się jak... Dobra, zostało. No i szybka zmiana na pistolet. A tutaj może jest amunicja. Nie bierzemy tej broni. Poczekamy na ammo. Nasze ammo. Czy... O, teraz dopiero się udało. I zjeżdżamy poziom niżej, przechodzimy kolejny raz przez kładkę. No, trzeba jednak będzie zamienić to, że mamy dużo amunicji, nie. Ale mamy te dwie mocniejsze broni, pozbyliśmy się pistoletu. Tu mamy jakiś karabin z dotem, co jest ciekawe. No, a tutaj cały czas staliśmy na tej kładeczce. A my co? No to mamy niegrzecznych panów, którzy starają się zrobić nam krzywdę. No i co? Gdzie my tutaj jesteśmy? Co mamy tutaj zrobić? Przejść tędy, nie? Szukać... A, proszę. Kolejny quick time event. No tak, no to... Można przeżyć. Takiego rodzaju można przeżyć. Wracając do typu kooperacji. Bardzo ciekawy, bardzo wymagający przede wszystkim, no tak jak sama nazwa wskazuje, kooperacji. Wzajemnego obstawiania się, wzajemnego pomagania sobie schować. Aha. Droid bojowy, któremu zdjęliśmy opancerzenie i
kilkoma celnymi strzałami. Zniszczyliśmy. Pięknie. Wszystko tu się świeci, wszystko tutaj błyszczy, wszystko tutaj przeszkadza mnie osobiście w odbiorze tej gry. Aha. Cross-syndicate fraternization is a terminating offense. Uploading file to Eurocorp executive command. Chyba nasza przyjaciółka będzie mieć. Hello, you still with me? This is the plan. We're taking the train out of here. Head for the station, I'll meet up with you there. No, tutaj będziemy mieć dostęp do windy. Nasza pani doktor, z którą namiętnie całowaliśmy się, fraternizuje się z przeciwnikami. Ciekawe to jest. Pod pewnym względem można się było spodziewać jakiegoś ciekawego zwrotu akcji, ale myślę, że będzie on taki bardziej jakiś interesujący, nieoczywisty. Zobaczmy. No, chyba się kończy już ta sekcja platformowa. Całe szczęście, tutaj pewnie musimy ucnąć, żeby nas gorąca para nie poparzyła. I co? I biednicy. No nie tacy biedni. Dobra, musimy sobie poradzić z pistoletem. I idziemy dalej. Na miłośników tego rodzaju muzyki to chyba będzie jakieś przyjemne miejsce. Aha. Skończyła nam się overlay. Przez pudełeczko. Szkoda. Zmarnowałem możliwość samobójstwa na tego gościa u góry, kiedy był bardziej potrzebny nam tutaj właśnie. Jeszcze żyje, tak? Staramy się oszczędzać cywilów. Czy starczy nam kul? Starczyło. No, ledwo. Okej. Okay. Celność, skuteczność też. No i to, co, na co czekam teraz w tej grze, to jakieś pojedynki z bossami, którzy tutaj podobno są bardzo wymagający, bardzo ciekawi. W przeciwieństwie na przykład do Deus Exa, który miał fatalnych bossów, te walki były podobno robione, czy na pewno były robione przez inne studio deweloperskie i to było niestety widać. Było. Oj. Samobójstwo. A, chyba nasze samobójstwo, tak. Tak to można nazwać, to co się teraz stało. Szkoda, że gra, która w sumie cały czas jakby reklamowana jest jako tytuł single player, tak naprawdę bardziej sprawdza się jako... Oj, bardzo źle to o mnie świadczy. Wiem, jak to wygląda, ale wracając do tematu, że gra, która jest reklamowana, sprzedawana jako gra stricte single player, bardziej sprawdza się jako
gra pod tryb kooperacji. Tak naprawdę to nie wiem, czy każdy będzie chciał wykorzystać to. Tutaj musimy tych gości zostawić. Mamy. No, kulami ich załatwiliśmy. No nie. Tutaj. O, jest. Nawet bliżej niż nam się wydawało. Jest przeciwnik. I ciągle żyje. Twardy. Dużo ich. Dobra. Ciebie się pozbędziemy tak. Ciebie tradycyjnie. Szczerając podłogę. A tutaj co? Zaskoczył chyba. Brać na snajperkę? Nie, nie. Tędy, nie tędy. Szukamy wyjścia. Mamy się udać na stację. Chyba. O, proszę. Mogę zejść. Myślałem, że będę musiał skakać z balkoniku. Ale nie. Mogę zejść kulturalnie jak przykładny agent. Dobrze. No i popatrzcie się. No popatrzcie się, jak tutaj to przed chwileczką oślepiało. No przecież to jest bzdura. To jest... No ledwo widać te elementy w lewym dolnym rogu. Tu... Źle to wygląda. To nie jest wina karty graficznej, tylko zwyczajnie grafiki tak przygotowanej przez twórców. Dobra. Skuteczność, celność. Może przemilczmy to, bo to nie było ciekawe. Dobrze. I kontynuujemy. No dosyć długie te czasy ładowania są. Co mam zrobić? A, mam pewnie weź tutaj pomóc temu. O nie, znowu. Czy wszelkie otwieranie tych drzwi przejść musi tak wyglądać? Czy mogliśmy przejść górą? No dobrze. Niech tak będzie. Skąd? Skąd ty tutaj się wziąłeś? Zbieramy te wszystkie rzeczy, nie wiadomo po co. I lecimy dalej. No, no i co powiecie na to? Co powiecie na to? Zero, zero szczegółów. Jakaś ogromna... Jak się nazywa taka choroba oczu, która powoduje tak wielką czułość na światło? Syndykacjonizm. Dobrze. Ludzie, no to jest... Świeci się wszystko, jak wiadomo co i komu. Nasz towarzysz to kompletny luzak. Czeka na pociąg w pozie wyluzowanego szpanera, a ja muszę po prostu tutaj się zmagać ze wszystkimi przeciwnikami. Takie to typowe. No, widzę jak nas ochrania. Widzę jak jesteś... No.
Dobra. Tak się pozbyliśmy tych. A w natarciu kolejni. Podejdziemy sobie bliżej, żeby zwiększyć moją celność, czyli musiałbym podejść i dotknąć jego nosa. No, co prawie zrobiliśmy. 42% celności. No nie jest to najgorszy mój wynik. Ale najlepszy też nie jest. No jakie back. A, rzeczywiście. No i szybko poszło. Dobrze, musimy oszczędzać sobie ten overlay nasz. Tutaj idzie ktoś. Z takich większych. A tutaj się jeszcze skidrał jeszcze jeden. Dobrze, że widzimy na pomarańczowo. Dobrze, że to mamy. I co? I takie fale przeciwników będą sobie nas odwiedzać. Przeszkadzać nam. Na dworcu czekając na pociąg. Musimy zmagać się. Z przeciwnościami losu, zmagać się z kulami świstającymi nad naszą głową. O, chyba tutaj coś będzie się działo. Cały czas czekam na walkę z bossem, ale to tych gości bossami nie można nazwać. Dobra, przynajmniej zręcznie dostarczają nam amunicję. Granatem. Kolejny. Gdzie tutaj? Ze snajperką. Oj, teraz to już nas zachodzą konkretnie. Robi się ciekawiej. Dobrze. O, jak zapasy amunicji? Bardzo dobrze. Można więc czekać na kolejne fale. No tutaj ile mamy amunicji? Zero, wyzamienimy sobie w takim razie. I pociąg. Co? Co się dzieje? A. No to pospiesz się. O, chyba boss. Tak, to jest boss. Fajnie, zobaczymy co nas czeka. I to co podobno jest bardzo dobre w tej grze, trzeba znaleźć sposób na każdego z tych bossów. No to i dobrze. Będziemy mogli się wykazać zręcznością, sprytem. Gdzie on jest? Szukamy. Nie widzę go. Aha. I teraz dostaniemy poryją, oczywiście. A. Problemy z odróżnieniem płci. A, tak sobie fazuję tutaj, widzę. No fajnie. I dubstep. Przeklęty gatunek muzyki, którego kompletnie nie rozumiem. O. Strasznie mało zdrowia mu zabieramy. Prawie nic. Cóż to za sposób? Aha, no tak.
Tym sposobem będzie... Tym sposobem będzie... Nieumieralnie, na pewno. Tylko wzięcie tej przeklętej broni. Nie tej, tylko tej. Dobra, dobra, zginęliśmy, ale już wiem, o co chodzi. Musimy po prostu zwyczajnie tą bronią, która namierza przeciwników, go namierzyć i kontynuować ostrzał. Czyli tak, na pewno. Scenka przeciwnikowa. Nie, o, nawet nie. Od razu głęboką wodę. No dobrze. Mamy tą broń. Ludzie, co za gość. Nam robi tutaj krzywdę cały czas. No i co z tego wynika? No nic dobrego. Ten dron, który tutaj nam zrzuca broń, powinien być troszkę szybszy. Sprawnie się poruszać. Uciekaj. Może go tak przestraszymy. Gdzie jest ten dron? Ludzie, chyba spieprzyłem sobie save. W ogóle nie mam dostępu do... Nie mam dostępu w ogóle do tej broni, no. Może to być bardzo, bardzo niedobre dla nas. No popatrzcie się, co się dzieje. No giniemy, non stop. Bzdura. Oj. No dobrze. Musimy coś wymyśleć. Może... Ktoś robi z nami co chce, no bo przecież jeszcze raz za rogu. Właśnie musimy martwić celowaniem. Tylko nas dojeżdża po prostu jak chce. Cienko, cienko to widzę. Cienko to widzę. Wiecie co? Jeżeli tak dalej będzie trwać ta walka, to będziemy musieli podzielić sobie ten materiał na dwie części. Po pierwsze uciekamy. Po drugie namierzamy. Nie, to nie ma sensu. Chciałbym przejść tego bossa na waszych oczach, jakoś tak się popisać tym. No, widzę, że to będzie bardzo ciężkie. Gościu. Dobra, spróbujemy go tradycyjnie, zwyczajnie rozwalić. Trochę go tam zjadło na początku. Dobrze. 1/10 zdrowia stracił. Co to, 2 ich było? No to nie było fajne. Dronka, gdzie ty jesteś? Zrzucaj tutaj ammo. Czemu ja się pozbyłem tamtej broni? Czemu to zrobiłem? Co mnie podkusiło? Gość jest bardzo niebezpieczny.
A gościu. Proszę cię. Żmudne to jest bardzo i takie dla mnie osobiście nużące, bo widzę rozwiązanie z tego, tej sytuacji. Bardzo proste, prawda? Takie najprostsze z możliwych. I nie mogę tego przeprowadzić, bo nie mam tej przeklętej broni. Jeśli to tak będzie trwać dłużej, to podejrzewam, że tak to ma zwykle miejsce w grach. Jemu pod koniec zdrowia włączy się jakaś przeklęta druga faza, nie wiem, wyjmie się sklonuje, wyjmie jakąś ogromną broń z zapasa i będzie nas napitalał tym wszystkim. Dobra, uciekamy. Tutaj się robi niefajnie. A ja wtedy z tym karabinkiem to po prostu nic mu nie zrobię. Połowy zdrowia mu nie zabraliśmy nawet. Bardzo źle. Teraz będzie po nas. Przecież on by strzeli przez... Przez róg. Oj. Tak. Bardzo energooszczędny i ergonomiczny jest taki skok przez bok podczas wymiany ognia. No, spróbujmy zrobić to. W ten sposób. Strasznie mało zdrowia mu to zabiera. Zrzucaj tą amunicję. No i chyba mamy do czynienia właśnie z tym, co mówiłem. Druga faza jakaś mu się włączyła. Regeneruje zdrowia albo coś innego. Nie, wezwał kolegów. Czy to jest... To jest... Okej. Jest. Och, jak szybko się przymy... Co, dwóch? Tak, z tego na pewno jeden fałszywy. No przecież to jest niemożliwe, żeby się sklonował w 5 sekund, prawda? Szesnaście nabój. Troszkę mało. Musimy się pozbyć... ludzi trzech. Ok, czyli będziemy wykorzystywać... Oj, bardzo źle, bardzo źle. No i dostaliśmy. Mam nadzieję, że będzie ta walka trwać od jakiegoś checkpointa, nie od początku, bo to bym się zamęczył przecież. Tak, całe szczęście tak. Dobrze. Mogłoby to troszkę szybciej trwać. Szybciej. Czterech gości. No niech szlak to trafi. Ha.
No, jest to bardzo, bardzo dla mnie osobiście męczące. Ale no, tak jak było powiedziane, są wymagające te walki. Mamy granat jakiś albo coś? Nawet nie zdążyłem sprawdzić. Musimy to znaleźć tego prawdziwego. On jest tam. Przynajmniej powinien być. No, było was trzech. Leżał, a ja tego nie wykorzystałem. Bardzo źle. To jest chyba ten prawdziwy. No już dużo nie brakło. Nie brakuje. Mam 9 sztuk amunicji. To jest bardzo źle. Potrzebujemy na pewno więcej. Musimy się przygotować. Idziemy. Jak się chowa, jak... No i chyba się udało. No i co? Wyjmujemy chipa, może zdobędziemy taką samą umiejętność. Straszne to jest. Za każdym razem, kiedy to widzę, to zwyczajnie mnie to przeraża. Przez ucho, no tak. I kolejne punkty pewnie do rozdysponowania. Bardzo fajnie. To już mamy. Zawsze o zdrowie staram się zadbać w pierwszej kolejności. Słuchajcie, dobrze, myślę, że na tym skończymy. Bardzo wam dziękuję. Zapraszam na kolejną partię naszych materiałów. Do zobaczenia. Pozdrawiam was, Simbad.